Dzień dobry. Witam Cię w środę 9 września 2021 roku, a chcę to zrobić Bożym Słowem, tym, które zostało wyznaczone, wybrane do tego, żeby towarzyszyć nam w ciągu tego dzisiejszego dnia. I tak w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, w 42 rozdziale, czytamy słowa: Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza, a w Ewangelii Łukasza. Znajdujemy fragment w czwartym rozdziale w 22 wierszu. Wszyscy przytakiwali mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał. A także pytali, czy to nie jest syn Józefa. Nie wiem, czy mieliście okazję usłyszeć już słowa: będzie pan zadowolony, będzie pani zadowolona. Zasadniczo. Mm, Wydawać by się mogło, że są to słowa, które powinny napawać przynajmniej nadzieją, że są to słowa, które zapowiadają dobrą przyszłość, zapowiadają, że rzeczywiście w przyszłości to, czego oczekuję, to, czego się spodziewam, się zrealizuje i ziści. Tyle, że generalnie kontekst, kontekst tych słów jest zawsze zupełnie inny. Będzie Pan zadowolony, Słyszymy wtedy, kiedy spodziewamy się raczej, że pewną rzecz, na przykład w naprawie samochodu, komputera, radia, może z dziedziny szeroko rozumianej budowlanki, intuicyjnie podejrzewamy, że należałoby zrobić inaczej. Intuicyjnie wyczuwamy, że coś chyba nie do końca ten nasz fachowiec rzeczywiście jest specjalistą w danej dziedzinie. Robi rzeczy Inaczej niż by się wydawało. E, widzimy, że coś jest nie tak, e, no i wtedy najczęściej padają owe mm, już kultowe słowa: Będzie Pan zadowolony. Tak sobie pomyślałem, że w zasadzie ten dzisiejszy fragment, te dzisiejsze fragmenty e, też coś sobie z tego mają. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Słowa, które wydawać by się mogły, wskazują, że ten, do kogo są adresowane, czy kogo opisują, e, liczyć może na dobre, błogosławione, dostatnie życie. Ale kiedy popatrzymy, z jakiego fragmentu Księgi Izajasza te słowa pochodzą, skąd są zaczerpnięte, to okazuje się, że nic z tych bardziej mylnego. Nic z tego dobrostanu, który mógłby z nich wynikać, rzeczywiście nie dochodzi do głosu. To fragment z tak zwanych pieśni o słudze pana. Nie czas i miejsce, żeby robić egzegezę tych fragmentów, mówić o tym, że były to utwory, które gdzieś tam autor księgi Zajasza wykorzystał do, swojej, do swojego tekstu. Ważne, że my. Ci, którzy rozpoznali w Jezusie Chrystusie zapowiadanego Mesjasza, odczytujemy je jednoznacznie, jako te, które zapowiadały, prorokowały o tym, co spotka Mesjasza: o jego śmierci, pohańbieniu, odrzuceniu, wreszcie o tym wszystkim, co można by było podsumować słowem krzyż. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Mamy też słowa Ewangelii, które yy, mówią, że wszyscy przytakiwali mu i dziwili się słowom łaskim. Bardzo często przytakujemy wszystkim dobrym słowom o błogosławieństwie, o tym, że jesteśmy w Chrystusie wybrani, umiłowani. Tylko, że naśladowanie Chrystusa nie omija krzyża. Naśladowanie Chrystusa nie polega na tym, że będziemy panami na tym świecie. Naśladowanie Chrystusa oznacza, że czasem niekoniecznie będziemy zadowoleni. Ale właśnie na tym polega wiara, na tym polega zaufanie. I chciałbym Ci życzyć, niezależnie od tego, jakie będą dzisiejsze doświadczenia twego życia, abyś nie tylko przytakiwał, ale abyś rzeczywiście mógł doświadczyć pomocy ochrony i prowadzenia tego, którego najwyższy popieram, jego wybranego którego ukochała jego dusza. Dobrego, błogosławionego dnia. Dnia pełnego odkrywania, że w Chrystusie możemy znaleźć zadowolenie, niezależnie od tego, co, gdzie i jak nas spotyka. Wszystkiego dobrego.